Jesteśmy dzisiaj wraz z Szymonem Kowalskim, gospodarzem tego pięknego miejsca i Maćkiem Mazurkiem w miejscu unikalnym. Unikalnym i mekką każdego gitarzysty. Jesteśmy w miejscu, gdzie gitary powstają. Jako nieustraszeni i nieustający poszukiwacze gitarowych wrażeń trafiliśmy do pracowni lutniczej SKG Guitars, której szefem i założycielem i spiritus movens jest Szymon Kowalski. Jeszcze raz przedstawiam. Będziemy rozmawiali o gitarach. Będziemy rozmawiali o gitarach bardzo, bardzo szeroko i głęboko. Tytuł naszego odcinka to jest Deep Inside SKG Custom Guitars. Porozmawiamy o budowie gitar, o tym, co lubimy w tych instrumentach, o tym, czego oczekujemy od tych instrumentów jako zawodowi muzycy i co może nam dać i w czym może nam pomóc zawodowy, znakomity lutnik Szymon Kowalski. No witam. Witam panowie. To jest zaszczyt, że tutaj jesteście, że w ogóle chcieliście tutaj wybrać się na takie nagrywanie, na takie spotkanie. Zawsze ta relacja pomiędzy twórcą gitar, a później użytkownikiem jest taka szczególna, bo ja się zawsze zastanawiam, o co wam chodzi, czego wy potrzebujecie, a wy się zastanawiacie, jak twórcy gitar mają to osiągnąć. I to jest chyba ta filozofia w tym tworzeniu. Myślę, że dziś na to pytanie odpowiemy i to na różne sposoby. Natomiast tak, od czegoś trzeba zacząć. Ja bym spróbował zapytać ciebie o coś takiego. Jak ty zaczynałeś swoją przygodę z budowaniem instrumentów? Jak to ewoluowało? I jak w tym momencie podchodzisz do budowania tych znakomitych, customowych gitar? Nie waham się powiedzieć, ponieważ znam Szymona już pewien czas i wiele instrumentów widziałem, są to instrumenty na światowym poziomie. Kilka słów na ten temat. No, więc zaczęło się to dosyć w sumie już dawno temu, w szkole średniej. Oczywiście od samego początku to brzmienie, to poszukiwanie tego brzmienia to było obecne. No i tak w sumie tutaj z moim tatą, dzięki też możliwości warsztatu, jaki on posiadał, to doszliśmy do wniosku, że zrobimy taką gitarę, że zrobimy gitarę dla nas, dla siebie, po prostu dla własnej przyjemności też. I tak powstał pierwszy Strat, powstał później też drugi Strat, chcieliśmy troszeczkę inny. I powiedzmy tutaj zaczęły już się tematy porównań, zaczęły się tematy poszukiwania pewnych brzmień, trochę świadomości jakiejś No i w pewnym momencie oczywiście coś przyszło w życiu robić po szkole, po skończonej szkole i tak po prostu zaryzykowałem z tymi gitarami, z serwisami, z gitarami i zacząłem to robić po prostu na co dzień po prostu i od tego czasu tak to w sumie trwa i ten proces jakby tworzenia, proces filozofii podejścia do drewna, do brzmienia, do wykonania, do gitary, on cały czas jakby postępuje, to jest niestety choroba. Proces podejścia do drewna, to powiedziałeś istotną rzecz, drewno. Budujesz instrumenty. Jak wygląda proces u ciebie w tym momencie budowania instrumentu? Co uważasz za najistotniejsze? Co powoduje, że te instrumenty później nam muzykom przypadną do gustu, mają przypaść do gustu, mają spełniać swoją rolę jako narzędzie pracy, a zarazem także jako spełnienie marzeń często. Od czego zaczynasz? To jest ważne, bo jest odwieczny problem, znamy to, rozmawiamy ze sobą na ten temat wielokrotnie. Wiadomo, jak gitarzyści się spotykają, to rozmawiają o gitarach albo o strunach, prawda? Więc albo o wzmacniaczach. Jak to jest? Czy gra drewno, czy grają pick-upy? Jak ty uważasz z punktu widzenia człowieka, który buduje i spędza ogromną ilość godzin właśnie sięgając deep inside tych gitar? No tu się zgodzę. Oczywiście trzeba wyeliminować przy takich porównaniach najpierw wszystkie składowe, które mogą albo zaburzyć, albo niekorzystnie wpływać na porównanie. Jak powiedzmy zewnętrzne czynniki, czyli po prostu ogarnąć sobie temat
osprzętu odpowiedniej jakości, ogarnąć temat przetworników, które są, poruszymy na pewno jeszcze dalej, tak, ale które są bardzo istotnym elementem brzmieniowym. Natomiast jak już mamy pewną bazę jakościową zewnętrzną, no to wchodzimy w te różnice pomiędzy drewnem. Ale mówisz o sytuacji, że co? Baza zewnętrzna to jest właśnie konkretnie konstrukcja, drewno, co wybierasz? Baza zewnętrzna, chodzi mi o zewnętrzny wpływ, no nie wiem, chociażby wartości potencjometrów, takie typowe rzeczy, które mogą zaburzyć nam porównanie drewna. Czyli wartość potencjometru może zepsuć instrument? Może wpłynąć na jego brzmienie. No, przykładowo, wartość potencjometru 500 kOhmów, a 100 kOhmów będzie miała taki wpływ na częstotliwość rezonansową przetwornika, że ta niższa wartość zaokrągli nam wyższe częstotliwości bardziej niż ta wyższa wartość. To jest taki przykład. I takich drobnych tematów jest po prostu mnóstwo i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, żeby realnie sobie wybadać w procesie porównania, w procesie jakimś poznawczym, co ma realny wpływ, co nie ma i oczywiście dojść do samego sedna. A w tym samym, to samo sedno to jest bardzo trudne porównanie przykładowo dwóch instrumentów, które mamy takiej samej konstrukcji. Niech to będzie Telecaster przykładowo. I chcemy dojść do tego, co tworzy różnicę brzmienia pomiędzy nimi i eliminujemy pewne elementy. I ja często tutaj z moimi kolegami też zawsze zdaję relacje z takich rzeczy, bo robię często takie rzeczy po prostu dla swojej edukacji takiej brzmieniowej. Biorę gitarę, która mi świetnie gra i biorę gitarę, która mi się nie podoba, przykładowo. I się chcę dowiedzieć, co stanowi o tym, co mi się podoba w tej gitarze, a w tej drugiej, co mi się nie podoba. I przekładam elementy jednym z drugim. Czyli możesz dojść do tego, z jakiego powodu gitara, powiedzmy, której nie lubisz, dlaczego ona gra źle według ciebie. No, dokładnie. I co najczęściej, jaki jest problem najczęściej? Możesz takie coś oszacować, co jest takie statystycznie najbardziej zawodzące w instrumencie? Myślę, że generalnie to właśnie najczęściej są te zaburzenia poznawcze typu coś nie tak z pick-upem, trochę inny pick-up, trochę inne elementy w całym osprzęcie, ale jeśli już to wyeliminujemy, to dopiero wtedy pojawiają się prawdziwe różnice pomiędzy instrumentem. I te różnice pomiędzy brzmieniem jednego instrumentu a drugiego, czyli już tutaj dochodzimy faktycznie do tego drewna, do wpływu drewna jako takiego fundamentalnego tematu brzmieniowego, no to wtedy te różnice są moim zdaniem dosyć wyraźne dla uważnego słuchacza i dla gitarzysty one potrafią być bardzo istotne. Nawet jeśli one po nagraniu wydają się bardzo niewielkie, to dla gitarzysty, dla kogoś, kto operuje tym instrumentem, on po prostu musi zmieniać układ chociażby ręki, żeby wydobyć dźwięk, którego poszukuje. I to już jest coś, co sprawia, że ten instrument przykładowo jest dla niego gorszy albo po prostu mniej przyjemny w grze. Mimo, że to jest niuans brzmieniowy, że to jest po prostu końcowo po nagraniu niezbyt duża różnica, to dla gitarzysty jest bardzo ważna sprawa. I tu myślę, że się panowie zgodzicie. Oczywiście. Generalnie, jeżeli mówimy o tym, czym my się zajmujemy właśnie muzyką niuansu. Taka jest prawda, że czasami to, jak wydobywamy dźwięk, czy jak te gitary brzmią przez nas użytkowane, wydaje się bardzo podobne, a dla wprawnego ucha są tam znaczące różnice. Teraz to, co mówisz. Te wszystkie niedoskonałości instrumentu, tak naprawdę świadomy gitarzysta musi swoją techniką gry ukrywać. Czyli jeżeli instrument jest nierówny, coś, co jest podstawą do nazwania instrumentem profesjonalnym, on powinien być równy, wyrównany w rejestrach, barwowo, dynamicznie. Jak jest nierówny, musisz grać tak, żeby zmieniać, powiedzmy, rejestr, czy zmieniać uderzenie i słuchacz nie ma prawa wiedzieć, że ty grasz na nierównym instrumencie. Musimy z tym walczyć, trochę energii niepotrzebnej wydatkować przy instrumencie, który jest wyrównany, który ma dobry sustain, który brzmi tak, jak lubimy. Jest to znacznie łatwiejsze. Pojawia się sytuacja, że ten instrument też lepiej wybrzmiewa, lepiej, jak to mówią kolokwialnie, siedzi w miksie, prawda? I wtedy ten instrument rzeczywiście jest, granie na nim jest przyjemnością. Ale dobra, wracamy do drewna. Konkretne pytanie. Czy drewno, czy pick-upy? Co jest istotniejsze na końcowy efekt? Czy kombinacja drewna, czy kombinacja pick-upów? Co możesz powiedzieć z punktu widzenia stricte lutniczego? No to jest bardzo kontrowersyjne pytanie, jak zwykle w tym świecie. Kontrowersje są najciekawsze w telewizji. Tak. Natomiast ja jako lutnik, ja po prostu... bardziej istotne jest dla mnie mieć na początku sound z deski,
a w konkretnym instrumencie. Najbardziej mi zależy na tym, żebym wiedział, że na 100% ta gitara będzie fajnie brzmiała z deski, bo później wiem, że praktycznie obojętnie co w nią włożę, dobrej jakości, jeśli chodzi o pick-up, który spełnia pewne standardy, tak jak tutaj zaznaczamy, to są po prostu już pewne standardy muszą być spełnione. Natomiast to zazwyczaj gra dobrze, a w drugą stronę, kiedy mamy gitarę, która z deski ma pewne niedoskonałości, słyszymy nawet to akustycznie, czy czujemy, że po prostu gitara ma pewną jakąś cechę, która nam nie siedzi, tego pick-up nigdy nie zniweluje. Tego po prostu się nie uda później wyciąć z tej gitary. Czyli jednak to drewno to jest klucz do brzmienia. Znaczy ja po prostu bardzo jako lutnik chciałbym, inaczej, jakbym był klientem, gitarzystą, to chciałbym, żeby ta atencja do tego drewna była przyłożona, bo jeśli ona nawet by była niepotrzebna albo mniej potrzebna niż się wydaje, no to świadczy o pewnym zaangażowaniu w proces, o pewnej świadomości też brzmieniowej w tym procesie, nie? No to dalej drążę. Czy są jakieś kombinacje drewna, które na przykład szczególnie polecasz i które powinny, i jak one powinny brzmieć według Ciebie? Bo mamy standardy, prawda, tam straty mają być, nie wiem, jesionowe z klonem, Gibsony, wiadomo, mahoniowe z klonową nakładką i tak dalej. Jak to widzisz na dzień dzisiejszy? No na dzień dzisiejszy ja mam swoje ulubione gatunki, jeśli chodzi o pewne kombinacje, pewne destynacje. Możemy, no chociażby tutaj bardzo fajny przykład. Porobimy testy, na razie gadamy. Oczywiście, ale przykładowo, to jest przykładowo cedr na korpusie. O. Taki jak na topach w akustykach. Co ciekawe. I bardzo lubię ten materiał do telecasterów, do takich singlowych gitar. On jest po prostu, ma tą cechę brzmieniową, taką, co skojarzy się z brzmieniem olchy, to bardziej cieplejszy sound, natomiast jest bardziej akustyczny, jest taki bardziej otwarty i po prostu lubię to drewno, ale mimo to do tych gatunków, do wszelkich korpusów, do materiałów podchodzę bardziej indywidualnie. To, co rozmawialiśmy na temat egzemplarzy udanych czy nieudanych w gitarach, to ja robię to na tym poziomie jeszcze deski, kiedy mam możliwość faktycznie posłuchać, jak to może mniej więcej w przyszłości brzmieć. Mam do tego jakieś przyrządy swoje, które tutaj Wam Panowie później pokażę. Mam też uszy, które się staram trenować jak najbardziej w tym aspekcie. I jakieś też doświadczenie, że po prostu zrobiłem kilka, no powiedzmy ponad 100 instrumentów i mniej więcej wiem, czego się spodziewać po danym drewnie, po danej sytuacji. I tutaj jakby też no przede wszystkim to narzędzie do pozyskiwania częstotliwości rezonansowej to jest sygnał testowy puszczony na płytę wibrującą, na korpus, na gryf. Na każdym etapie można coś wydobyć z gitary i rzucony jako wykres, tak naprawdę wykres EQ, czyli ekwalizacji. I wychodzi nam odpowiedź korpusu, jak głośno on rezonuje w danej częstotliwości, czy korpusu, czy gryfu, czy całej gitary. I później wiadomo, już sposób interpretacji tych składowych jest bardzo trudny. Sam proces wydobycia tego z instrumentu jest dosyć prosty, ale interpretacja jest tego dosyć trudna. I tutaj już wchodzi kwestia tego czucia. Co się czuje, co mi działa, co mi dało wcześniej taki efekt i jak mogę następnym razem to powtórzyć albo tego uniknąć. No właśnie, jak tutaj jechaliśmy do Ciebie, to trochę żeśmy o tym poruszyli ten temat. Dość kontrowersyjnie znowu, dlatego że mi się od razu przypomniało wiele sytuacji, gdzie miałem do czynienia z bardzo poważnymi fachowcami, których szanuję i cenię, ale którzy bardzo mocno ufali urządzeniom pomiarowym i koniec końców się później okazywało, że na przykład to, co ja słyszałem, to w ogóle nie miało odpowiednika w ich pomiarach, że coś działa, a mimo ja mówię, że nie działa. I sytuacja słynna, co pewnie większość gitarzystów wie, tak, o Joe Satriani, anegdota, czy może prawdziwa historia, że zrobiono jakąś linię urządzeń tam typu przester, gdzie był wadliwy, nie wiem, opornik, tranzystor, nie pamiętam. Niemniej on zawsze z zamkniętymi oczami wybierał dokładnie ten egzemplarz, że on był wadliwy, zamontowany i że to brzmi, a reszta według przyrządów uznawana za w stanie nadającym się do użycia, no to on stwierdził, że to nie brzmi. Więc to nie jest taka bezpieczna rzecz. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że powiedziałeś, trenujesz uszy. I to jest no, może moja teraz już troszeczkę sugestia i moje doświadczenie mi mówi tak. My się uczymy brzmienia. Całe życie uczymy się brzmienia i to jest
sytuacja, w której świadomy muzyk, który pracuje nad dźwiękiem, on znajduje coś swojego i później zaczyna to powtarzać, niezależnie od tego, na czym gra. Jest to przykład, sytuacja, którą pewnie znacie, kiedy jakiś wielki gitarzysta bierze przypadkową gitarę i nagle słyszysz jego sound, mimo że gra na zupełnie innym setupie, prawda? A tu się zgadzam. Czyli on się uczy wydobyć z ręki artykulacją, uczy się ustawiać urządzenia. Ja sam miałem wielokrotnie jakąś sytuację, kiedy grałem na jakimś wzmacniaczu pożyczonym przypadkowej gitarze i potem po czasie stwierdzałem, że no niestety znów brzmię tak samo jak zawsze, prawda? I czy to było droższe, czy tańsze. Uczymy się. Kiedy jest sytuacja, że zaczynamy się uczyć brzmienia na wyższym poziomie? Jak ty to robisz? Czy słuchasz innych muzyków, oglądasz różne instrumenty, porównujesz? Jak to wygląda? No więc to jest tak, to jest właśnie dokładnie też moja filozofia się opiera na takim realnym porównaniu czegoś i zawsze się staram mieć jakiś referencyjny instrument u siebie. Czy to swój, czy... Ja też robię serwisy i te serwisy też pozwoliły mi doświadczyć wielu wspaniałych instrumentów, między innymi Maćka, które po prostu są świetne. I... Jakie to były instrumenty? Kurczę, no... Maciek, co tam mu przywiozłeś? Było parę. Serwisowaliśmy Gibsona SG, chyba z 70 roku, Gold Topa Les Paula, taki model Deluxe, Sandwich. Był Kelton, współczesny instrument, ale bardzo zbliżony do brzmienia vintage'owego instrumentu. Też był instrument Gibson Melody Maker z 64. Katele miałeś jeszcze? Były dwa Telecastery, a nawet trzy Telecastery. Jeden z 78 roku i dwa z 72. Telecaster Deluxe. Pierwszy rok produkcji z humbuckerem i Telecaster, który też był 72 roku. To były wszystkie instrumenty, które serwisował Szymon. I dlatego się też bardzo szybko dogadaliśmy, bo Szymon w swoich instrumentach, w mojej ocenie, znajduje to, czego ja szukam w tych starych, oryginalnych instrumentach. Mam wrażenie, że to tak zwane mojo, czyli taki duch tych instrumentów, znajduje w twoich instrumentach ten kierunek. Jakiś rodzaj środkowego pasma, jeśli ktoś się nie orientuje, to jest rodzaj częstotliwości, którą najchętniej słyszymy w miksie. To znajduje w tych instrumentach i dlatego też Szymon zajmował się moimi instrumentami, zajmuje się. No i teraz właśnie, jeśli chodzi o te instrumenty, na przykład twoje, które są świetnymi naprawdę przykładami, jak potrafi dobra gitara, dobra konstrukcja zabrzmieć, to ja sobie też buduję taką bazę moich wyobrażeń na temat, jakbym chciał, żeby moje gitary brzmiały i co się dzieje na przykład w twoich gitarach, że one faktycznie tak brzmią. No i wiadomo, jest cały temat starych, rozegranych gitar i na pewno jeszcze będziemy długo o tym dzisiaj debatować. Natomiast co ja się staram zrobić w tych moich gitarach, to jest maksymalnie się do tego zbliżyć, bo jednak po wszystkich moich tych latach i po tych wędrówkach, po doświadczeniu wielu świetnych gitar dzisiejszej produkcji, naprawdę butikowych, fajnych tematów, to stwierdzam, że jednak te stare gitary mają jakąś cechę wspólną, po prostu. Ta współczesna produkcja potrafi być taka, potrafi być taka. Stare gitary, oczywiście trafiają się lepsze i gorsze, ale mają pewną cechę wspólną, tak jak wspomniałeś, pewne pasmo, które się bardzo dobrze sprawdza. I moim marzeniem byłoby zrobić taką gitarę, żebym faktycznie całkowicie oddał ten vibe. Czy to jest możliwe? To jest bardzo trudne. To ja osobiście nie spotkałem się w nowej gitarze ze stuprocentowym tematem odwzorowania brzmienia starej gitary. Natomiast no wierzę, że to jest możliwe. Jakbym nie wierzył, to trochę by było smutno się starać generalnie. Nie? Dobra. To jest temat, którym się za chwilę zajmiemy szerzej. Dokonamy też pewnego eksperymentu, powiedzmy pseudonaukowego. Ale jeszcze tutaj kończę ten wątek, bo zaraz wrócimy do tego. W ciemno, co byś proponował i co byś polecał jako kombinację drewna z różnego rodzaju pick-upami? Może tutaj kilka twoich takich typów, co na dzień dzisiejszy jest ciekawe, warte po prostu sprawdzenia. Moja obserwacja w tych starych gitarach była taka, że
te drewna miały zupełnie inne parametry niż współczesne gatunki. Te same gatunki, współcześnie rosnące. Ciekawe spostrzeżenie. Po prostu fizyczne, inne wartości, inne są parametry typu gęstość, sztywność i nacisk powierzchniowy. Natomiast można szukać konkretnych kawałków w tych gatunkach, a można szukać konkretnych kawałków o tych parametrach, które chcemy, w innych gatunkach. I ja raczej dużo bardziej się skłaniam do szukania w innych gatunkach z tego powodu, że częściej to znajduję. Że dzisiejsze drewno jest na tyle inne od tamtego drewna, że inne gatunki przyjęły cechy tamtych, które rosły w tamtych latach. I na przykład właśnie chociażby ten cedr tutaj mi się świetnie sprawdza, ale przykładowo odpowiednikiem olchy brzmieniowo, takiej tej starej, która przykładowo Telecaster waży poniżej 3 kg. Dzisiaj nie zrobimy Telecastera z olchy, który waży 3 kg, albo będzie to jeden egzemplarz na 3000. To jest na przykład drewno, które się nazywa Mimoza i to drewno ma bardzo podobne cechy brzmieniowe, ma bardzo podobne cechy, jeśli chodzi o fizyczne parametry. I nawet jeśli jest minimalnie, końcowo, przykładowo inne, to jest lepsze niż dzisiejsza olcha. Ktoś robi z tego? Pójść ciebie? Tak, myślę, że tych builderów jest sporo. To wiadomo, to jest taki przykład. Też nawet chciałem tak specjalnie podać skrajny przykład tej mimozy, której nikt nie zna, bo praktycznie nikt, kto będzie oglądał ten film, nie zna tego gatunku drewna. Ale są gatunki, które są po prostu bardziej znane, bliższe, przykładowo, no nie wiem, Corina, czy paulownia, czy jakiś hiszpański cedr bardzo popularny, zamiennik mahoniu. I to są raczej gatunki, w które ja się kieruję z tego powodu, że no, że nie chcę popełniać błędów, które widzę, że są powielane dzisiaj wśród builderów, którzy sztywno się trzymają tych tradycyjnych metod, tradycyjnych materiałów, a no niestety te materiały się zmieniły. Tu wiele rzeczy się zmieniło i przez te zmiany po prostu no, może się nie udać to odwzorować, nawet jeśli nazwy tych gatunków będą takie same, nie? Zaraz porozmawiamy o tym więcej. Porozmawiamy o tym, czy da się odwzorować starą, znakomitą technologię w dzisiejszych czasach i co dzisiaj ewentualne jest godne polecenia. Zrobimy też mały eksperyment.